Cześć! Witajcie już z kolejnego odcinka Wycieczki po południowym Tyrolu. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć stoki ośrodka Dreizinen. Dzisiaj w Dreizinen, lub jak ktoś woli włoską nazwę Trecime, czyli trzy szczyty, było skąpane w słońcu. Ta słoneczna pogoda jednak była przez nas wymodlona i wytańczona w deszczowy i to dokładnie lany poniedziałek w ośrodku Alta Badia. A jak to wyglądało, zobaczcie sami. Na trzeci dzień, mimo złej pogody, taki dosyć deszczowy, a właściwie lało, za to imprezowo było, powiedzmy, bardzo wesoło. I właściwie trudno powiedzieć, czy było to za sprawą deszczu, czy imprezy panieńskiej odbywającej się w schronisku La Stiła, ale potańczyliśmy, pojedliśmy, a na końcu na nartach też udało nam się pojeździć. Magda sobie zamówiła pizzę i pan jej zrobił serduszko. A ja zrobiłem Magdzie zdjęcie. No i wreszcie nartocholiczny, tradycyjny, tym razem nieco inny taniec za lampę, czyli taneczne modły o słońce. Tak to wygląda, jest po prostu przepięknie. Zobaczcie. Nawet w deszczowe dni tutaj jest po prostu zarąbiście. Chyba, nie wiem, czy jest na świecie lepszy ośrodek narciarski niż właśnie te rejony tutaj. I to jest raska, która znajduje się tuż przy tej knajpce, w której byliśmy. W której z powodu braku partnerki tańczyłem z poduszkami. Ale takiego uznania to się nie spodziewałem. Ale Janusz! Jadymy, Janusz! Ja nigdy nie zapomnę tego osiągnięcia, jak zacząłeś tańczyć z poduszkami. Po prostu tak naturalny śmiech, to rzadko się zdarza. Janusz, twoje poduszki pobiły wszystko. Janusz, tak. Możesz sobie teraz nagrodę wybrać. Czy Paso Gardena jedziemy do Valgardeny? Czy Paso Campologno jedziemy do Arabii? Za poduszki należy ci się nagroda. Uwielbiam nagrody. Ale i tak najlepszą jest jazda na nartach w dobrym towarzystwie. Ciepłe, czy jest ciepłe? Nie pada, więc grzechem jest nie jeździć. Alta Badia, 1 kwietnia. Dla mnie poniedziałek, jak widzimy, poniedziałek okazał się suchy. Po południu, po tańcach okazał się suchy. Suche. Pięknie było za lampę odtańczone i proszę, to się dzieje. Dlatego zawsze warto tańczyć za lampę. No bo proszę, aż razi w oczy. Buongiorno, albo raczej guten tag. 4. dnia ski safari. Jest 2 kwietnia. Pogoda przecudna. Wczoraj lało, a dzisiaj piękne słońce, chmureczki. Góra Helm, 2050 metrów, Monte Elmo. To są mapki i wjechaliśmy tutaj, jesteśmy koło tej restauracji. Gdzie nam się uda dojechać, to dowiecie się wkrótce. Jeśli chodzi o trasy, dzisiaj jest bardzo twardo, czyli jeszcze jest dosyć wcześnie, jest bardzo twardo, ale lodu nie ma, czyli takie warunki, jak macie dobrze, dobre narty noszą na krawędzie, to jazda jest po prostu rewelacyjna. A tu za chwilkę pójdziemy sobie na kawkę. I tu jest taka knajpka na samej górze. Żeby było mięciutko w dupcie i ciepło, to takie specjalne baranki. Kocyki takie. No, to kaweczka. Nie muszę wam chyba mówić, jak ta kawa w tym miejscu smakuje. Celebruję każdy jej łyczek. I chyba wiem, dlaczego warto żyć.
czekam na Kamilę i Olę, które się gdzieś zawiruszyły. Jak się potem okazało, Ola wypadła z czarnej trasy, a Kamila zdeklarowała się być dzisiejszym przewodnikiem wycieczki. Czerwona i nie osobie pojedziemy tutaj. I w połowie 11 jest gondola i nią jedziemy do góry i będziemy tu. Mhm. I potem 41 tutaj. No i do góry tam czym się da. Kamilko, gdzie jest ta trasa śmierci moja? Trasa śmierci, czekaj, 11, myśmy pojechali tutaj ta 40. Do nieba, do piekła. Już się nagrywa. To jest czarna trasa, z której spadła Ola. Fajnie, że mamy przewodnika. Panie wyciąg taśmowy. Może ktoś ma ciastka? O nie, widzę jakąś ścianę przede mną. Ola robi jakieś dziwne pozy, nie wiadomo dlaczego. My podejdziemy sobie jeszcze do ławki sprawdzić, na pewno idziemy dobrze. W lewo, w lewo! W lewo! Ale wydaje mi się, że jest to trasa tak. Otóż właśnie taka w lewo. Proszę. Zbywa energia jest najważniejsza. A tam najlepsi dwaj narciarze na całym stoku. Słuchajcie, tu też są orczyki. To jest właściwie taki talerzyk. Ale dosyć długi ten talerzyk jest. Więc transportujemy się tym, czym można. Tu za mną Kamila, a za mną Ola. Nie można chyba sobie wymarzyć lepszego zakończenia sezonu. Pogoda,
słoneczko, lekki mrozik, śnieg przecudowny. Po takim dniu, no nic tylko tęsknić do przyszłego sezonu. Narty dają wolność taką, tego się nie da opisać. Jest cudownie. Zabiję. Czemu? Bo mam nienasmarowane narty i one mi hamują. Nie, to taki śnieg jest, wiesz? Mi też. Ale zobaczcie, jak tu pięknie. No już szczególnie w takich miejscach, do jakich zaprowadziła nas dzisiaj Kamila. Zupełne odludzie. Do tego nie dało się wrócić stamtąd na nartach. Zapytacie więc, jak wróciliście? Autobusem miejskim, za którym biegliśmy wymachując rękami, bo jeździł tylko co 2 godziny. Szkoda, że akurat tego nie nagrałem. Ale było warto, bo było pięknie. I na koniec foteczki z wycieczki. W tym sezonie to już ostatnia narciarska relacja. Chyba ostatnia, bo kto wie. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Łapki, subiki mile widziane, bo motywują do robienia tych relacji. Cześć!